Witaj. Za pomocą tego filmu dowiesz się, jak stać się mistrzem zbierania. Informacje tutaj zawarte pomogą Ci nauczyć się, jak zbierać oraz jak stać się lepszym zbieraczem i dużo więcej zarabiać. Odkryjesz nowe techniki opracowane przez najlepszych zbieraczy czampionów. Zanim zaczniesz zbierać owoce, musisz zapoznać się z pewnymi bardzo ważnymi informacjami. Ta część dotyczy wszystkich owoców miękkich. Farma może być bardzo niebezpiecznym miejscem. Farma, na której będziesz pracował, posiada politykę bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, z którą musisz się zapoznać. Trzyma się z daleka od ciągników i maszyn. Nigdy nie zakładaj, że osoba kierująca maszyną zauważy cię. Niektóre pojazdy, takie jak wózki widłowe, poruszają się szybko w każdym kierunku. Podczas gdy twoim głównym zadaniem jest zbieranie owoców, możesz mieć także inne prace, które nie wymagają zbioru, takie jak wentylacja tuneli, sadzenie, cięcie i przycinanie. Dla niektórych będzie też możliwa praca w pakowaniu tak zwanym pod, pod więc jakikolwiek jakiejkolwiek pracy zostaniesz do niej przeszkolony. Pola, na których nie są zbierane owoce danego dnia, mogły być spryskane. Nie jedz owoców z tych pól. Do zbierania ubieraj luźne wygodne ubrania. Pamiętaj, aby zawsze mieć przy sobie okrycie na głowę, by zapobiec obarzeniom słonecznym. Ważne jest, aby pić dużo wody, by zapobiec odwodnieniu organizmu. Bardzo ważne jest, abyś wiedział, jak poprawnie dźwigać. Zła technika podnoszenia może być powodem wielu obrażeń pleców. Pamiętaj, aby zawsze kucać i dopiero wtedy podnosić ciężar z wyprostowanymi plecami. Unikaj skręcenia tułowia, a przykładzeniu ciężaru na ziemi zachowa się podobnie jak przy dźwiganiu. Owoce miękkie, często nie są myte przed ich spożyciem. Zawsze myj ręce i dokładnie je wysusz przed rozpoczęciem pracy, po jedzeniu, piciu, paleniu i pobyciu w toalecie. Użyj żelu antybakteryjnego, jeżeli jest taki pod ręką. Długie włosy muszą być związane i nie mogą mieć kontaktu z owocami. Obowiązuje ścisła polityka, jeżeli chodzi o biżuterię, gdyż ta może bardzo łatwo wpaść do panetek podczas zbierania. Proszę dokładnie wypełnić ankietę medyczną. Istotne jest, abyśmy znali alergię, na które cierpisz, takie jak urządzenia pszczół i katar sienny. Twoim obowiązkiem jest powiadomienie przełożonego o wszelkich chorobach przed lub w trakcie pracy. Jeśli cierpisz na choroby przewodu pokarmowego, wszelkie choroby żołądka lub dysenterię, musisz posiadać podpisane przez lekarza zezwolenie na powrót do pracy. Każdy uraz ciała musi być zgłoszony do przełożonego. Mogą być używane tylko i wyłącznie niebieskie plastry wydawane przez osobę udzielającą pierwszej pomocy. Każdy plaster zgubiony musi być również zgłoszony. Palenie papierosów, jedzenie i picie dozwolone jest tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Upewnij się, by utrzymywać czystość i porządek na polu. Nie śmieć. Upewnij się, że w Twoich panetkach są tylko dobre owoce i absolutnie nic poza nimi. Zdarzały się przypadki, że znaleziono przedmioty obce w panetkach, co było powodem poważnych konsekwencji dla farmy i pracownika. Wszyscy pracownicy muszą zapoznać się i podpisać dokument dotyczący wymogów higieny personelu. Formularz ten jest dostępny w wielu językach. Jakość musi być zawsze na pierwszym miejscu. Bez względu, jaki rodzaj owocu zbierasz. Naucz się w pierwszej kolejności, jak zbierać poprawnie i jakie są wymagania jakościowe. Mogą się one różnić w zależności od klienta, więc miej na uwadze wszystko to, co do ciebie mówi przełożone za każdym razem. Spotted Wing Drosophila, inaczej SWD, jest poważnym problemem w gospodarstwach sadowniczych. Te małe muszki owocówki mogą spowodować poważne uszkodzenie plonu, i musisz przestrzegać wszelkich zasad przedstawionych tobie przez Twojego przełożonego. Wszelkie uszkodzone lub zbyt dojrzałe owoce muszą zostać usunięte z pola i umieszczone w specjalnych pojemnikach. Ucząc się, jak zbierać szybciej, musisz uważać na to, żeby jakość zebranych owoców się nie pogorszyła. Zapytaj samego siebie. Czy byłbym zadowolony kupując ten owoc? Upewnij się, że nie wkładasz zbyt dużo owoców do panetek i skrzynek, ponieważ te będą układane jedna na drugą. Zgniecenie jednego owocu spowoduje uszkodzenie pozostałych. Nigdy nie obchodź się z owocami w ten sposób. Po przybyciu na pole, twój przełożony pokaże tobie, jak przygotować sobie skrzynki do zbierania i jak zbierać. Patrz i słuchaj uważnie, ponieważ musisz się dużo nauczyć. Przełożeni wiedzą, że nowi pracownicy nie będą w stanie zapamiętać wszystkiego od razu. Po prostu zrób co w Twojej mocy i zawsze pytaj, jeżeli czegoś nie rozumiesz. Cały owoc musi być pokryty kolorem. Zdarza się, że owoc ma ładny kolor z jednej strony, a z drugiej jest zbyt blady. Zawsze obejrzyj owoc przed zebraniem, i jeżeli uważasz, że jest niedojrzały, to zostaw go na roślinie. Owoce miękkie bardzo łatwo ulegają uszkodzeniu. Zebrane owoce należy delikatnie umieścić w panetce. Tak jest nieprawidłowo. Tak jest poprawnie. Podczas zbierania będziesz musiał segregować owoce. Zazwyczaj oznacza to podział na najlepszej jakości klasy pierwszą do panetek oraz na śmieci. Do specjalnie do tego przeznaczonego kontenera. Może być też również podział na najlepszej jakości klasę pierwszą, najgorszej jakości klasę drugą oraz śmieci. Każdy dojrzały owoc, który jakościowo nie nadaje się, aby umieścić go w panetce, musi być zebrany z rośliny i wyrzucony do specjalnie przeznaczonego do tego pojemnika. Nigdy nie zostawiaj i nie wyrzucaj chorych, uszkodzonych czy przesegregowanych owoców. Gdyż to przyciąga muszki owocówki, SWD i rozprzestrzenia chorobę. Twój przełożony pomoże tobie i doradzi ci, co jest dobre, a co złe. Standardy takie jak rozmiar mogą się zmieniać, więc sprawdzaj jest przełożonym każdego dnia. Upewnij się, że twoja skrzynka jest blisko ciebie. Ustaw skrzynkę przed sobą i pracuj w jej kierunku. Jeżeli jest zbyt daleko, będziesz zbierał wolniej. I istnieje większa możliwość uszkodzenia owoców. Przesuń pełne panetki do tyłu skrzynki, by zachować krótki dystans do pustych panetek podczas zbierania. Bardzo ważne jest to, by zebrać każdy dojrzały owoc. Będziesz musiał przeszukać cały krzaczek, odsuwając liście, by je znaleźć. Jeżeli ominiesz dojrzałe owoce, będziesz odesłany z powrotem, żeby zebrać daną grządkę jeszcze raz. Najlepsi zbieracze wiedzą, jak zbierać poprawnie za każdym razem. Gdy Twoje skrzynki są pełne, muszą zostać zarejestrowane. Na niektórych farmach są one zabierane przez specjalne przeznaczone do tego osoby. Na innych farmach będziesz musiał osobiście oddać skrzynkę. Zebrane przez ciebie owoce zostaną sprawdzone i gdy jest z nimi jakiś problem, zostaną odrzucone. Każda skrzynka, w którą zbierasz, musi zawierać twój kod kreskowy lub twój numer jako osoby zbierającej. Niezależnie od tego, czy farma korzysta z systemu komputerowego czy ręcznego, owoce, które zebraliście, zostaną zarejestrowane, abyście otrzymali należne wynagrodzenie. W przypadku, gdy zaistnieje jakiś problem z zebranymi owocami, pracownik sprawdzający je w pakowaniu będzie wiedział, która osoba je zebrała. Kontrole jakości w pakowaniu, będziesz się komunikował z przełożonymi na polu. Jak tylko będziesz umiał prawidłowo zbierać, Twój przełożony zostawi Ci, abyś mógł kontynuować sam. W tym rozdziale pokażemy Tobie podstawy zbierania owoców. Niektóre owoce wymagają specyficznych technik zbierania, ale zasadniczo kluczowe zasady zbierania dotyczą wszystkich owoców. Truskawki są najczęściej uprawiane na stołach, dzięki czemu zbieracze mogą zbierać w pozycji stojącej, ale można je również uprawiać w ziemi. Podczas zbierania truskawek przyziemnych możesz zbierać w pozycji stojącej i pochylając się nad owocami. Możesz również zbierać kłócając lub klęcząc na jednym lub obu kolanach. Pędy malin i jeżyn są uprawiane w rządkach zabezpieczonych przez paliki i pręty. Niektóre odmiany mają kolce, ale są też odmiany bezkolcowe. Krzewy jagód są uprawiane w rządkach, często w doniczkach i zwykle są zabezpieczone przez paliki i pręty. Aby prawidłowo zerwać truskawkę, złap delikatnie za łodyżkę, używając paznokcie od kciuka i palca wskazującego. Wykonaj ruch nad garstkiem, by oderwać owoc ogonkiem. Jeżeli ściszniesz zbyt mocno, ogonek się nie złamie. Ogonek powinien mieć zawsze długość około 1 cm. Ten ogonek jest za długi i owoc będzie odrzucony. Podczas zbierania malin i jeżyn przytrzymaj delikatnie owoc i urwi tak, by zostawić białą szypułkę na krzewie. Jeżeli urwiesz owoc zbyt gwałtownie, szypułka zostanie oberwana razem z owocem. Zarówno maliny jak i jeżyny powinny być pokryte jednolitym kolorem, jak te pokazane. I nie powinny być za ciemne. Jeśli owoce są zbyt ciemne, muszą być przesortowane i odrzucone. Jeśli owoc nie jest dojrzały, nie oderwie się łatwo trzy półki i w ten sposób zostanie uszkodzony. Tak prawidłowo powinno się zbierać jagody. Przytrzymuj obie ręce, tuż pod owocami i za pomocą kciuków delikatnie strąć jagody z krzaka. Delikatnie przesuwając owoce w dłoni, usuń brązowe resztki po kwiatach. Kiedy zaczniesz zbierać owoce, ćwicz poprawną technikę zbierania, aż dojdziesz do wprawy. Zapytaj, jeżeli potrzebujesz pomocy. W zależności od wielkości owoców, możesz zebrać ich kilka w jedną rękę, ale musisz uważać, żeby ich nie zgnieść. Dojrzałe owoce bardzo łatwo uszkodzić. Te jagody mają uszkodzenia spowodowane przez choroby lub owady i powinny być odrzucone. Jeśli nie jesteś pewien, zapytaj. Ta metoda jest zła, ponieważ jest wolniejsza. Uważaj, aby nie upuścić owocu, ponieważ przyciąga to muszki SWD i rozprzestrzenia chorobę. Jeśli upuścisz owoce, podnieś je i wyrzuć do pojemnika na odrzuty. Owoce o nieprawidłowym kształcie nie mogą być wkładane do panetek z pierwszą klasą. Owoce pierwszej klasy muszą być przesortowane pod względem koloru. Czyli ciemniejsze powinny być w innej panece niż jasne. Zmienię postawę podczas pracy, co zmniejszy ból i umożliwi ci kontynuowanie pracy w szybkim tempie do 8 godzin. Ten rozdział pokaże tobie, jak z osoby początkującej stać się mistrzem zbierania. Możesz obejrzeć jeszcze raz tę część filmu w momencie, gdy zapoznasz się ze zbieraniem na farmie w praktyce. By stworzyć ten film, obserwowaliśmy wielu najszybszych zbielaczy na wielu farmach. Oto kluczowe metody przez nich stosowane, dzięki którym stali się oni mistrzami i nadal ten poziom utrzymują. Mistrzowie zbierania mają dobrze wypracowany sposób wyszukiwania owoców. Pracują systematycznie wokół każdego krzewu truskawki czy też pędach malin, pracując od góry do dołu. Nie poruszają rąk losowo i nie wracają potem po ominięte owoce, ponieważ wszystko to spowolniłoby ich pracę. Musisz opracować efektywny sposób zbierania, który zapobiegnie omijaniu jakichkolwiek owoców. Mistrzowie zbierają owoce bezpośrednio obiema rękoma naraz, a nie tylko ręką dominującą. Zacznij zbierając obiema rękoma z początku wolno, by się przyzwyczaić, a w momencie, gdy tę metodę opanujesz, przyspiesz tempo. Nie przekładaj owoców z jednej ręki do drugiej i naucz się, jak przytrzymywać owoce w obu dłoniach. Umieść owoce w panetkach, upewniając się, że są przysortowane pod względem koloru, nie mieszając owoców jasnych z ciemnymi. Najlepsi zbieracze regularnie poruszają wózek ze skrzynkami biodrem, wciąż przy tym zbierając. Wolniejsi zbieracze pchają wózek rękoma, co spowalnia ich pracę. Jaka jest Twoja motywacja do stania się mistrzem w zbieraniu? Ustaw sobie to jako cel i koncentruj się na tym każdego dnia podczas pracy na farmie. Pomoże Ci to przetrwać trudne i opalne dni. Będzie Cię to motywować. Zbieranie owoców to ciężka praca. Jest to męczące i wymaga dostosowania się do trudnych warunków. Dbaj o siebie, pij dużo wody, jedz zdrowo i upewnij się, by mieć wystarczająco dużo czasu na odpoczynek. Zbieracze stają się mistrzami przez obserwację i naśladowanie najlepszych. Postaraj się znaleźć najlepszych zbieraczy na Twojej farmie i obserwuj ich, jak pracują i jakie metody zbierania stosują. Mistrzowie zbierania wyznaczają sobie tempo i utrzymują je przez cały dzień. Inni pracownicy mogą zacząć pracę w bardzo szybkim tempie, ale spowalniają podczas kolejnych godzin pracy. Mistrzowie nie poddają się i dzięki temu zarabiają więcej pieniędzy. To wyróżnia ich od innych. Oto kluczowe punkty tego filmu, które pomogą Tobie wypracować technikę zbierania, a następnie z osoby początkującej stać się mistrzem w zbieraniu. Zbieraj owoce prawidłowo. Delikatnie obchodź się z owocami. Naucz się rozpoznawać owoce dojrzałe od niedojrzałych oraz jak odróżnić owoce klasy pierwszej od tych, które należy odrzucić. Nie upuszczaj owoców, gdyż to spowoduje rozprzestrzenienie się chorób. Utrzymaj skrzynkę blisko siebie. Wyznacz sobie cel, do którego chcesz dążyć. Naśladuj najlepszych. Opracuj dobry sposób wyszukiwania. Zbieraj obiema rękoma.